Tragedią Palestyńczyków jest to, że historia z reguły rozgrywała się ponad ich głowami. No bo nikt Palestyńczyków w 1948 roku nie pytał o zdanie. Na pewno nie Jordania i Egipt, które zajęły terytoria, na których mogło było powstać ich państwo. I... No i to jest tak, takiego obrazowego porównania użył kiedyś jeden z moich przyjaciół, że to nie statek, a ty się wdrapałeś na, na jakiś kawałek drewna, na którym siedzi ktoś inny. No, on nie ma prawa cię zrzucić z tego kawałka drewna, chociaż jakaś jak z dwóch tam siedzi, no to szansa, że ten kawałek drewna zatonie i obaj utoniecie, rośnie. On nie ma prawa cię zrzucić. Ale Ty też nie masz prawa go zrzucić.